Cześć, z tej strony Kajtek ze szkoły .NET-a i dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób skonfigurować w poprawny sposób czystą architekturę w .NET 7. O czystej architekturze powiedziało się już naprawdę bardzo dużo. Są jej zwolennicy, są hejterzy, którzy nienawidzą czystej architektury, ale prawda jest taka, że wciąż jest to architektura, która jest najczęściej używana w tej chwili w nowych projektach i bardzo dobrze określa nam, w jaki sposób powinniśmy dzielić naszą architekturę, naszą aplikację na warstwy. Dzisiaj chcę Ci pokazać, w jaki sposób te warstwy skonfigurować, w jaki sposób je stworzyć na nowym projekcie, tak żebyś miał bazę na przyszłość do tego, jak startować z kolejnymi projektami. Przejdźmy od razu do Ridera, gdzie pokażę Ci, w jaki sposób będziemy to wszystko tworzyć. Przy okazji odrobinę komentując to, w jaki sposób i dlaczego to wszystko robimy. Utworzyłem zupełnie nową solucję Clean Architecture Basic. Na niej utworzyłem prostą aplikację typu Web API z jednym małym getem, który po prostu zwraca mi słowo test. Nic więcej na ten moment nie robię i nic więcej nie muszę Ci pokazywać, bo to jest naprawdę zupełny standard. Natomiast teraz tak naprawdę zacznie się wszystko to, co powinniśmy dodawać. Pamiętajmy o tym, że Clean Architecture, ta czysta architektura, ma nam podzielić na takie cztery bazowe warstwy naszą aplikację. Będzie to Presentation, czyli właśnie nasze Web API, do którego sobie wrócimy na samym końcu, ale idąc od samego środka, będzie to warstwa domeny, potem troszeczkę dalej wychodząc na zewnątrz będzie warstwa aplikacji i na samej górze będzie na tym samym poziomie warstwa infrastruktury i warstwa prezentacji. Zacznijmy więc spokojnie od tego, że utworzymy nowy folder, nazwę go source. Dlaczego go tworzę? Ze względu na to, że też chcę mieć oddzieloną ostatecznie moją aplikację, na przykład od projektów testowych, ale o tym sobie za chwilę jeszcze powiemy. I dodaję nowy projekt. Nowy projekt jako class library, nazwę go domain i właśnie w takim prostym projekcie pierwsze co robię, to oczywiście usuwam standardową klasę, która się tu pojawiła. I co tutaj będzie? Tutaj będziemy mieli po pierwsze nasze entities. Wszystkie modele bazodanowe, które będą potrzebne do naszej aplikacji właśnie w tej warstwie się znajdą. Oprócz tego możemy sobie stworzyć folder enums, gdzie będziemy mieli jakieś typy wyliczeniowe. Jeżeli będziemy wchodzić bardziej w tematy DDD, to na pewno utworzymy jakieś value objects, które będą nam reprezentowały bardziej złożone typy, ale też możemy utworzyć w tym miejscu właśnie na przykład exceptions. Jeżeli nasza warstwa domeny, jeżeli cokolwiek z tej warstwy domeny będzie rzucało jakimś wyjątkiem, będzie przechowywało jakąś konfigurację, to właśnie w tym miejscu możemy te custom exceptions zdefiniować, żeby było wiadomo, że to właśnie z naszej domeny wychodzą te błędy. Oprócz tego, jeżeli będziemy wchodzić w jakiś event sourcing, to tutaj będą nasze eventy, tutaj będą znajdowały się właśnie typy, które będą odpowiadały za eventy, które będą pojawiały się w naszej solucji. Oczywiście, jeżeli będziemy dalej wchodzić, możemy tutaj jeszcze dodatkowo stworzyć jakiś folder common, który będzie posiadał coś na kształt jakiegoś auditable entity, jeżeli chcielibyśmy przechowywać również jakieś takie zupełnie standardowe elementy, jak na przykład ID dla każdego elementu i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to wszystko będzie zależało od tego, jaki projekt będziemy tworzyć i jakie wymagania do tego projektu będą przed nami stawiane. Natomiast jeśli chodzi o domenę, to już będzie wszystko. Cała konfiguracja. Tutaj nie ma żadnej komunikacji, zresztą to, przypomnę, będzie wynikało bezpośrednio z samego diagramu, który prezentuje nam, w jaki sposób powinniśmy tworzyć tą czystą architekturę. Domena będzie zawsze w samym jądrze, ona nie będzie miała pojęcia o niczym innym, co jest na zewnątrz i jest to bardzo ważne. Drugim elementem będzie kolejny projekt,
który nazwy infrastructure. Projekt infrastructure możemy teoretycznie podzielić jeszcze na mniejszy projekt. To wszystko też zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy przyzwyczajeni, jak bardzo lubimy dzielić naszą aplikację, jak bardzo lubimy odseparować pewne koncepty. W wielu przypadkach jeszcze dodatkowo oprócz warstwy infrastruktury tworzymy warstwę persystencji, warstwę persistence, która będzie nam przetrzymywała jeszcze bardziej stałe elementy naszej aplikacji. Co się zazwyczaj dzieje w tych warstwach? W warstwie persistence zwykle definiujemy naszego ORM-a. Jeżeli używamy czy to Entity Frameworka, czy to Dappera, czy cokolwiek innego, to tam będzie zdefiniowane połączenie do naszej bazy danych, ale też będą tworzone jakieś repozytoria danych, jeżeli będą one wykorzystywane w naszej aplikacji. To jest właśnie to miejsce do tego, aby przechowywać infrastrukturę, żeby przechowywać tą warstwę persystencji. Natomiast w samej infrastrukturze będziemy trzymać wszelkiego rodzaju serwisy, połączenia do zewnętrznych zasobów. Jeżeli będziemy łączyli się z jakimikolwiek usługami azurowymi, z jakimiś katalogami, z zasobami sieciowymi, jeżeli będziemy komunikować się z zewnętrznymi API, to jest miejsce. Infrastruktura jest właśnie miejscem do tego, aby zdefiniować takie połączenia. To, co zazwyczaj robię, to jeszcze tworzę właśnie w tej warstwie publiczną klasę Dependency Injection. I po co ona będzie stosowana? Ano po to, żeby trzymać konfigurację związaną z warstwą infrastruktury właśnie w tym konkretnym miejscu. Jeżeli na przykład będziemy definiować naszego ORM-a, będziemy tworzyli połączenie, będziemy czytali cokolwiek z AppSettingsów, standardowo robilibyśmy to w program CS. Tutaj robilibyśmy jakiś builder services add db context. I tutaj wspominalibyśmy o naszym kontekście, który utworzyliśmy. Oczywiście w opcjach przekazalibyśmy, że chcielibyśmy wykorzystywać SQL Server i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co zawsze robimy, jeśli chodzi o połączenie z bazą danych, musielibyśmy wykorzystać tutaj. Natomiast w związku z tym, że mamy warstwy, dzielimy naszą aplikację na warstwy, to ten program, ten nasze główne źródło przy uruchamianiu naszej aplikacji chcielibyśmy, żeby również zostało czyste. Dlatego też możemy utworzyć statyczną klasę Dependency Injection, w której utworzymy prostą metodę, którą nazwiemy add infrastructure i przekażemy do niej interfejs service collection, dzięki czemu właśnie tutaj w tym miejscu będziemy mogli zrobić add db context i tak dalej, i tutaj właśnie skonfigurować wszystko co jest nam potrzebne do połączenia z bazą danych. Tutaj będziemy mogli zarejestrować nowe serwisy, które będą wykorzystywane do połączenia z API. Tutaj będziemy robili wszystko to, co będziemy musieli właśnie pod kontener IOC zrobić w naszej warstwie infrastruktury, dzięki czemu nie będziemy musieli tego robić i nie będziemy musieli brudzić naszego programu w warstwie prezentacji. No i ostatnią warstwą, którą będę tworzył, jest warstwa oczywiście aplikacji. W warstwie aplikacji będę robił dokładnie to samo, co robiłem wcześniej, czyli usunę standardową klasę, dodam również klasę Dependency Injection, zrobię dokładnie to samo, co zrobiłem w mojej warstwie infrastruktury.
I tutaj, tak jak daje ci zupełną dowolność, jeśli chodzi o to, jaką bazę danych będziesz wykorzystywać, jakiego ORM-a wykorzystasz do tego, żeby się z tą bazą połączyć. Tak, w warstwie aplikacji od razu polecam ci dodać dwie paczki. Standardowo w większości projektów w tej chwili będziemy wykorzystywać CQRS-a z Mediatorem. Nawet jeżeli nie lubisz, nawet jeżeli w wielu przypadkach może być on nadmiarowy, szczególnie przy małych projektach, warto poznać, w jaki sposób się go dodaje, bo też wiele projektów właśnie w taki sposób jest w tej chwili tworzonych. Jest to standard, jeśli chodzi o nowe aplikacje, szczególnie jeśli budujemy jakiś modularny monolit. Przy mikroserwisach prawdopodobnie to się troszeczkę zmienia. Tam jeszcze bardziej odchudzamy to wszystko, co się dzieje w samym serwisie. Natomiast jeżeli budujemy trochę większą aplikację, to warto. Warto tego mediatora wykorzystać, szczególnie jeżeli mielibyśmy też potem wejść w jakiś event sourcing, to sama możliwość wysyłania odpowiednich i publikowania odpowiednich eventów daje nam właśnie to mediator out of the box, w związku z czym dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać. Będziemy tutaj instalować paczkę mediator tylko i wyłącznie już w tej chwili, żadnej innej nam nie potrzeba. I żeby teraz dodać Mediatora do naszego projektu, wystarczy, że zrobimy Services Add Mediator i musimy go odpowiednio skonfigurować. To, co musimy zrobić, to wykorzystać metodę Register Services from Assembly, po to, aby każdy serwis odpowiednio przygotowany właśnie pod Mediatora był z automatu zarejestrowany. To, co tutaj możemy zrobić, to właśnie wskazać odpowiednie assembly. Będzie to assembly właśnie tej klasy, w której jesteśmy, czyli Dependency Injection. Przekazujemy assembly i nic więcej nie musimy robić. To już jest cała konfiguracja Mediatora. To, co Ci polecam również zainstalować, to paczkę Fluent Validation, po to, aby odpowiednio zwalidować wszystkie Twoje modele, które będą przychodziły, wszystkie Twoje requesty, które będą przychodziły, wszystkie Twoje komandy, które będą się pojawiały w Twojej aplikacji. No i Fluent Validation też musimy odpowiednio skonfigurować. Będziemy to robić w bardzo podobny sposób. Dodamy Add Validators from Assembly. No i znowu po raz kolejny musimy przekazać odpowiednie assembly, w którym będą się pojawiały właśnie walidatory. To po raz kolejny robimy dokładnie w taki sam sposób. No i tutaj już wszystko prosi się o to, żeby zrobić pierwszy refaktor. Stworzymy sobie jakąś prostą zmienną, którą nazwiemy assembly. Do niej przekażemy assembly, które już wykorzystywaliśmy. I teraz, żeby się nie powtarzać, żeby się nie pomylić, żeby wszystko było jak najbardziej czyste, odpowiednio sobie tutaj zapiszemy. I właśnie w taki sposób będziemy tworzyć klasy typu Dependency Injection, właśnie takie tego typu metody. Gdybyśmy utworzyli warstwę perzystancji, tam również utworzylibyśmy klasę Dependency Injection, w której też odpowiednie elementy byśmy zarejestrowali. No dobrze, ale co teraz? No bo teraz teoretycznie wszystko mamy, a w praktyce nic nie będzie działać. Oczywiście musimy wrócić do naszego programu i realnie zarejestrować, dodać te elementy. Co musimy w związku z tym zrobić? Musimy wywołać services i tutaj zrobimy add application i zrobimy add infrastructure. Oczywiście w tej chwili moja aplikacja jeszcze tego nie widzi. No i to jest to, co musimy tutaj jeszcze ewidentnie dodać, czyli referencje do moich dwóch projektów typu application i infrastructure. I teraz już bez żadnego problemu mogę dodać wszystkie te metody. W związku z czym właśnie w taki prosty i elegancki sposób będę miał zarejestrowane wszystko to, co jest potrzebne w każdej z warstw. To może być takie delikatne pogwałcenie samej czystej architektury i na to się piszemy z pełną tego świadomością. Pod to, żeby mieć bardziej czysty kod właśnie w tym miejscu, dodajemy te referencje, pomimo że teoretycznie nie powinniśmy. Teoretycznie ta warstwa infrastruktury powinna być gdzieś tam troszkę bardziej oddzielona, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że też czasami na takie ustępstwa możemy pójść właśnie pod kątem tego, żeby stworzyć bardziej
czysty kod. Ale jeszcze jeden element musimy skonfigurować, bo nic nie wiedzą na osobie te trzy warstwy, czyli warstwa application, warstwa domain i warstwa infrastructure. To, że warstwa domain nie wie o niczym, to jest jak najbardziej w porządku i tak powinno zostać. Natomiast warstwa infrastruktury zdecydowanie powinna wykorzystywać to, co się dzieje w domenie, więc tutaj dodamy sobie referencję do domeny, a warstwa aplikacji również powinna coś tam o tej domenie wiedzieć, w związku z czym też do referencję do domeny dodajemy, ze względu na to, że będziemy wykorzystywać entities, będziemy wykorzystać enumy, będziemy wykorzystywać wszystko to, co w tej domenie siedzi. Dodatkowo można byłoby się pokusić, chciałoby się pokusić o to, żeby wykorzystywać warstwę infrastruktury w aplikacji, ale nie do końca jest to potrzebne i nie zawsze będzie to potrzebne. Wszystko też zależy od tego, w jaki sposób utworzymy sobie dokładnie nasz projekt i jak bardzo będziemy chcieli, w jak dużą abstrakcję będziemy chcieli wejść. Ze względu na to, że w warstwie infrastruktury możemy stworzyć sobie coś takiego jak interfaces i tutaj stworzyć interfejsy do wszystkiego, co się będzie w infrastrukturze działo, na przykład IDB context, i wtedy na podstawie odpowiednio zarejestrowanej zależności będziemy mogli wykorzystywać właśnie te elementy. Natomiast oczywiście gdzieś trzeba będzie te serwisy wykorzystać, w związku z czym wtedy będziemy, żeby móc zarejestrować w kontenerze IOC, będziemy musieli wykorzystać też taką referencję, dlatego od razu możemy sobie dodać tą referencję do aplikacji po to, żeby wtedy ewentualnie wykorzystać te interfejsy i móc zarejestrować te interfejsy właśnie w naszym przypadku. W jaki sposób to by wyglądało, jeżeli oczywiście dodam jakiś IDB context chociażby albo iApplication DB context. Ona sama, sam interfejs mógłby wystawiać na świat tylko to, co będę chciał z tego kontekstu, żeby zostało wystawione. I tutaj, jeżeli utworzę wtedy application DB context, no to on standardowo wykorzystałby DB context, który mamy w Entity Frameworku, który musiałbym oczywiście podciągnąć. Ale też chcielibyśmy, żeby implementował po iApplication DB context, dzięki czemu wtedy już nie potrzebowałbym wstrzykiwać bezpośrednio mojego kontekstu, a wykorzystywać interfejs, wykorzystywać pewną abstrakcję. Jeżeli chciałbym taki kontekst wtedy podmienić na coś innego, gdybym chciał wykorzystać zamiast Entity Frameworka, na przykład Dappera, wciąż mógłbym z tego samego kontekstu skorzystać i nie musiałbym niczego zmieniać. No i kiedy jestem właśnie przy tych zmianach, kiedy jestem przy tym, dlaczego teoretycznie stosujemy tą czystą architekturę. To będzie tak naprawdę zakończenie tego odcinka, bo taką prostą konfigurację będziemy mieli już gotową, kiedy zaczniemy dodawać odpowiednie komandy, query, wszystko to, co będzie nam potrzebne, to już wszystko będzie bez najmniejszego problemu działało. Natomiast powiedzmy sobie na zakończenie jeszcze o jednej rzeczy. Po co nam w ogóle jest podział na te warstwy? Czy nie moglibyśmy tego teoretycznie zrobić w folderach i za pomocą folderów w jednym projekcie tego wszystkiego odseparować? Oczywiście, jak zwykle, to wszystko zależy. To zależy od Twojego podejścia, od podejścia Twojego zespołu, od tego, co chcemy osiągnąć właśnie takim rozgraniczeniem na warstwy. Bardzo często upraszcza się tą czystą architekturę właśnie poprzez podział tylko i wyłącznie na foldery w danym projekcie, dzięki czemu mamy takie
wizualne oddzielenie tych warstw, natomiast nie ma tego oddzielenia takiego bezpośredniego, które realnie też stoi na straży tego, żeby zachować tą czystą architekturę. Jeżeli czujesz się niepewnie w swoim projekcie, jeżeli czujesz, że potrzebujesz takiego zewnętrznego strażnika, który będzie stał na straży tego, żeby trzymać tą czystą architekturę, żeby zawsze było to odpowiednio skonfigurowane, pewnie wtedy bardzo polecam wykorzystywać właśnie tego typu warstwy, bo będą one pilnowały tego porządku w Twoim projekcie. Tak samo, jeżeli z jakiegoś powodu spodziewasz się, że coś może się zmienić, że może przyjść jakaś decyzja o zmianie silnika bazodanowego, o zmianie właśnie ORM-a, o przeprojektowaniu jakiejś konkretnej warstwy, wtedy warto jest zastąpić taką warstwę nowym projektem i odpowiednio to przypisać, i faktycznie ta nowa warstwa, ten nowy projekt da nam kolejne zabezpieczenie, że w razie czego to wszystko, co do tej pory było zrobione, będzie działać, a ewentualnie budujemy coś nowego, budujemy coś na podstawie tego, co już stworzyliśmy. Natomiast jeżeli jesteś przekonany, a w większości wypadków tak właśnie będzie, że tych zmian praktycznie się nie spodziewamy, nie będzie ich praktycznie już kiedy tworzymy jakieś projekty, to jest jakiś promil szans na to, że zmieni nam się ORM, że zmieni nam się cokolwiek w naszej infrastrukturze i nie musimy się tak bardzo bać. Wtedy możemy faktycznie to złożyć w jednym projekcie, gdzieś tam pójść na pewne ustępstwa, również ze względu na to, że development takiego rozwiązania będzie szybszy. Nie będziemy musieli dbać o te referencje, nie będziemy musieli myśleć, co gdzie powinno być, po prostu wszędzie będzie tam, gdzie nam wygodniej, ale to też przychodzi z odpowiednim doświadczeniem, to też przychodzi z pewnym obyciem właśnie z samą czystą architekturą. Dlatego jeżeli zaczynasz, zdecydowanie polecam utworzyć odpowiednie warstwy, rozdzielić to fizycznie pomiędzy sobą i mieć takiego strażnika, który będzie pilnował tej czystej architektury. Ale jeżeli wiesz, że nie przyniesie Ci dużej wartości taki podział na warstwy, możesz to spokojnie zebrać w jednym projekcie i pójść na pewne ustępstwa. Oczywiście puryści powiedzą, że wtedy to nie będzie czysta architektura. Bardzo możliwe, ale wciąż i zawsze będę to powtarzał, jestem jednak zwolennikiem tego, aby bardziej podchodzić do wszystkiego praktycznie niż pragmatycznie, więc myślmy o tym, żeby to, co robimy, to w jaki sposób wytwarzamy nasze oprogramowanie, służyło nam, a nie jakiejś wyższej idei i komuś tam z internetu, bo ktoś powiedział, że te warstwy są koniecznie. Z tym właśnie, z tą myślą zostawię Cię już na ten moment. Niedługo na pewno pojawi się kolejny odcinek albo z serii właśnie o czystej architekturze, albo o testach jednostkowych. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby na pewno nie przegapić kolejnego odcinka i zapraszam Cię już niedługo.